Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Magic Rock. I jest to Beagon Haze. Hazy Pale Ale. 4,5% alkoholu. Nic tu nie napisali. Zawiera jęczmień, owiec i pszenicę. Tyle żeśmy się dowiedzieli. Grafika charakterystyczna dla Magic Rock. Te kółka. Kupiłem w Lidlu. Wiecie co? Te kółka mają bardzo charakterystyczne kolory. Takie właśnie lidlowskie. Żółty, niebieski, czerwony. Tu nie pisze nic, ale zaczynam podejrzewać, że piwo jest ekskluzywne dla Lidla. Nie mogłem go znaleźć na ich własnej stronie. Także mam podejrzenie. Jasne, zamglone oczywiście, ale czy takie Beagon Haze? Lampa prześwieca. Widziałem bardziej zamglone. Ale jak na takie sesyjne 4,5% Pale Ale, całkiem. I piana no zdążyła opaść, ale jak widzicie zostało trochę suchej piany na szkle. Nie jest tak źle. Biała, drobno pęcherzykowa. Nieduża, ale przyjemna. Ha! Aromat nie jest może jakiś wybujały, ale taka mieszanka owoców egzotycznych. Ja to mówię, że to jest sałatka owocowa z lekkimi przebłyskami cytrusów. Całkiem. Obiecująco. Dobrze, zaczniemy. Wasze zdrowie. Całkiem przyjemnie. Oczywiście jest to lekkie piwo. Zdecydowanie. Ale nie wodniste. Przyjemne, odświeżające. I cały czas czuć tą podbudowę słodową. Wyraźnie czuć ziarnistość pszenicy. Lekkie, aksamitne nuty owsa. Jest przyjemnie. A na to się oczywiście nakłada ta sałatka owocowa. Egzotyczna i takie białe cytrusy, czy no te jasne takie, czyli cytryna, troszkę może limonki w tym guście. Bardzo przyjemnie, odświeżająco. Ja myślę, że to bardzo fajne będzie piwo na lato. Odświeżające, w miarę lekkie, sesyjne, owocowe, przyjemne. Oczywiście nie jest to hit światowy, ale na takie właśnie niewymagające letnie piwo, to ja myślę, że jest super. I to jeszcze pójdziecie do Lidla, kupicie sobie za niewielkie pieniądze i jest bardzo przyjemnie. Także podoba mi się. Bardzo przyjemnie. Lekko, owocowo, fajnie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i oczywiście możecie przesłać to wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cheers. We'll be right back.